Cześć, witam serdecznie w 49. odcinku mojej serii. Pora na coś krótszego. Tradycyjnie, jak będzie zaraz, pewnie jakiś gigant. Tej grupy nie trzeba ani przedstawiać, ponieważ znają ją wszyscy wielbiciele muzyki punk rockowej. Krótki odcinek, bo zatem jedna płyta. Wiem, brakuje jeszcze kilku ważnych płyt z dyskografii tej grupy, ale póki co mam tą jedną i właśnie tą jedną pokażę. Bohaterami 49. odcinka jest grupa The Clash. A jeżeli The Clash, no to nie może być inaczej. Album London Calling. Szkoda tylko, że ta okładka to nie gatefold. W środku pchano dwie płyty, ponieważ to jest wydawnictwo dwupłytowe i właściwie mogę powiedzieć, że to jest kolejny z tych albumów, który może się dla mnie nie kończyć. Płyta zawiera dwie oryginalne koperty wewnętrzne i jest podzielona tak, jak lubię. 1, 2, 3, 4. Muzyka, teksty zawarte na tym albumie, no to już jest w niektórych kręgach płyta wręcz legendarna. Wydał tą płytę CBS, numer katalogowy 4601 141. To jest strona pierwsza, klasyczny biały label CBS-u. Tutaj mamy stronę drugą. I wiem, brakuje oczywiście zielonego debiutu czy płyty Combat Rock, no ale o The Clash to na razie można sobie tylko pomarzyć. Po prostu, gdzie bym na jakiej giełdzie nie był czy coś, to po prostu nie widuję tych płyt. A raz mi się ten The Clash London Calling trafił, no i tak jest na mojej półce. Płyta. Próbuję tutaj znaleźć rok 79, 1979. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o grupę The Clash, to jest to jedna z ich najważniejszych płyt.